Witam wszystkich. Dzisiaj serwuję zupę cebulową z mięsem. W wersji zagęszczonej. Waga to 850 gramów. Kaloryczność niestety nie jest podana. Główny składnik to woda, cebula i mięso wieprzowe z łopatki, ponad 17%. Trochę różnych przypraw i dwa wzmacniacze smaku. Także w sumie chemii nie jest tu zbyt dużo. Produkt wyprodukowany w Polsce, niestety nie jest podana nazwa firmy. Arpol jest tutaj tylko dystrybutorem. Niestety trzeba mieć otwieracz, aby to otworzyć. Taka porcja, raczej porcja, zupa wersji zagęszczonej, więc należy dodać drugie tyle wody, więc powinno być ze 4 porcje. Chyba że ktoś jest głodny, to dla 3 osób, ale spokojnie 4 porcje z tego wyjdą. No więc otwieramy. No i jest. Tak to wygląda. Jeszcze przed podgrzaniem i dodaniem wody. Mogli do tych puszek jednak dodać otwieracz, tak jak to jest chyba w większości tego typu puszek dostępnych w marketach. Tu niestety trzeba mieć własny otwieracz. No więc dodajemy do tego wodę i podgrzewamy i sprawdzamy, co z tego wyjdzie. I zupa gotowa. Tak mniej więcej wygląda jedna porcja, około 430 ml mniej więcej. Tu jak widać przykrywki z racji wojskowych się przydadzą. Można zamknąć puszkę i sobie ją gdzieś przenieść. Zupa ma ładny kolor, taki jasny. Całkiem sporo mięsa. Takie większe kawałki. Mięso fantastyczne, mięciutkie. Sam aromat zupy też jest taki, powiedziałbym, lekko cebulowy. Jest taka dość łagodna, nie taki agresywny smak cebuli. Według mnie wydaje się zbyt to trochę za słodkie jakby. Pływają tu kawałki cebuli, ale większość jest taka, powiedziałbym, mocno rozdrobniona. To stanowczo wymaga doprawienia pieprzem. Według mnie to jest za słodkie. Soli raczej nie trzeba dawać. Ja bym tu jeszcze dodał szczypiorku, koperku może, bo tutaj z zielenizny za bardzo nic nie ma. Pierwszy raz jem taką zupę. Wcześniej tego typu to jadłem z torebki. I nie ma co porównywać. Ta jest o wiele lepsza. Ale to raczej jakiejś rewelacji też nie ma. Jest dobra, ale żeby to się tym częściej delektować, to raczej nie za bardzo. Tam sobie raz kupić, spróbować można. Może komuś zasmakuje.
Powiedziałbym, że taka trochę zbyt wodnista też jest. Raczej dużo wody nie nalałem, więc po prostu ona taka jest. Zjeść da się jak najbardziej. Takie mam trochę mieszane uczucia. Powiedziałbym, że tak pół na pół. Trochę dobra, trochę zła. Gdzie to oczywiście kupić? Będzie jak zwykle link pod spodem. Smacznego i do następnego filmu.